Dokąd będzie trwać ta szaleńcza hossa? Dzisiaj czas na hity. Perełki spółki z GPW, które być może mają przed sobą ciekawe perspektywy, czyli te spółki, które zostały zgłoszone przez naszych widzów w sekcji komentarzy pod podanalizę. pod analizę i właśnie tym dzisiaj się zajmiemy na naszym spotkaniu, na które w tym momencie cię serdecznie zapraszam. Czyli zobaczymy sobie przede wszystkim informacje, które wpływają i kształtują nam sentyment na danych walorach, bo to będzie dosyć ciekawy case, tym bardziej, że ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe zgłoszenie i na podstawie tej spółki myślę, że będziemy mogli sobie wyrobić zdanie na temat tego, jak to wszystko odzwierciedla się na kursie i wykresie danego waloru. Tak więc to będzie dosyć również ciekawa lekcja. Ale widzieliśmy ostatnio na przykład krach na spółce Kenty, widzieliśmy krach na spółce Eleven Beat, i do tego też dzisiaj się pokrótce odniosę, nawet wrzucę historyczne moje nagranie do tego, jak się odnosiłem wcześniej To co po niektórych spółek, w tym przypadku mam na myśli na przykład 11bit, tak więc jednym słowem będzie ciekawie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, oczywiście zapraszam do pozostania obejrzenia materiału od deski, od deski. Zachęcam w komentarzu do wrzucenia swoich spółek, hitów, perełek Spółek, które według Ciebie warto obserwować w najbliższych tygodniach bądź też miesiącach. Pamiętaj również o uzasadnieniu, abyśmy wiedzieli, pod co to obserwujemy i dlaczego mamy zajmować się daną spółką, tak więc na pewno to uwzględnię w moim zestawieniu i będziemy to również w najbliższej przyszłości analizować, będziemy o tym mówić i będziemy zastanawiać się, dokąd te scenariusze będą podążać. Tak więc do tego zapraszam. Pamiętaj również o subskrypcji, o wrzuceniu łapki w górę. No i będziemy przechodzić powolutku do dzisiejszego materiału, bo wiemy, że tego typu krachy nie zdarzają się codziennie i trzeba wiedzieć. Na co zwracać uwagę i jak to rozgrywać, dlatego dzisiaj, na przykład, jeżeli chodzi o 11-bit, wycinek. Mojego nagrania z przeglądu sektorowego, bo jest to miejsce, gdzie spotykamy się najczęściej. Systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, a gdy przychodzi do gamingu, to wtedy omawiam ich najwięcej, bo wiemy, że gaming to jest najliczniejszy sektor na GPW. I w, teraz, oczywiście, w trakcie tego nagrania będziesz miał okazję zapoznać się z wycinkiem niecałym. Tak więc, wrzucę tylko jeden fragment tego, co powiedziałem, bo wcześniej również powiedziałem bar, parę bardzo ważnych słów, ale wrzucę jeden istotny wycinek mojej wypowiedzi na temat 11Bit. Tak więc myślę, że on też otworzy oczy do tego, jak ewentualnie można było się zapatrywać na to, co wtedy się oczywiście na 11bit działo. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście najważniejsze, zobaczmy co ciekawego dzieje się na poszczególnych spółkach, tych, które zostały zgłoszone przez uczestników naszych nagrań na YouTube, w sekcji komentarzy, tak więc zobaczymy, kto je zgłaszał, jakie są to spółki, jakie są aktualne wyniki tych spółek, może nawet jakiś portfel się z tego wyliczy, taki można powiedzieć wirtualny, jak to wypada, tak więc będzie na pewno ciekawie, tak więc rozpoczynamy. I zobaczmy, jakie spółki zostały zgłoszone przez naszych widzów w sekcji Komentarze pod obserwacje jako hity, perełki, spółki, które w przyszłości mogą coś ciekawego pokazać na GPW. Tak więc te komentarze sobie tu również wklejam, aby pamiętać, kto oczywiście to zgłaszał, bo być może ktoś ma nosa po prostu do tego, co aktualnie dzieje się na rynku. Tak więc za każde zgłoszenie duże dzięki, i na wstępie oczywiście pamiętajmy, że. Czy to zgłaszający, czy też ja w moim materiale, to co jest tutaj, czy to napisane, czy powiedziane, to nie jest żadna porada, to nie są rekomendacje. Tak więc tylko i wyłącznie rozrywkowo, edukacyjnie traktujemy tą serię i tak należy na to się zapatrywać. Tak więc w tym momencie przejdźmy sobie już do konkretów, jeżeli oczywiście rozumiesz to, co powiedziałem wcześniej, i możemy skupić się na tych poszczególnych spółkach i zastanowić się, jakie scenariusze. Rysują się na co po niektórych, bo już niektóre omawiałem, ale dzisiaj podrzucę kilka, by ten materiał nie trwał nie wiadomo jak długo. Możemy się spotkać za tydzień i omówić kolejną turę spółek, tak więc być może pojawi się ich po naszym dzisiejszym spotkaniu więcej. Tak więc z przyjemnością będę przygotowywał tego typu materiały i zobaczmy jak to wygląda. Rozbudowałem trochę to zestawienie, bo oczywiście mamy tickery spółek, mamy zgłaszających. I tutaj mamy oczywiście poszczególne wyliczenia. Kurs P to jest kurs początkowy, to jest kurs zamknięcia z dnia, kiedy pojawił się komentarz ze zgłoszeniem. Tak, żebyśmy mogli to monitorować od właśnie momentu zgłoszenia. Kurs A to jest kurs aktualny, czyli na zamknięcie sesji, czyli mamy tu zamknięcie w piątek, dzisiaj jest niedziela, kiedy nagrywam ten materiał. I tutaj mamy zysk bądź stratę aktualną, czyli zdarzenie tych dwóch kursów i aktualny wynik, czy spółka jest w proficie, czy też nie. Tak więc to już wszystko jest updateowane przeze mnie i możemy się teraz bliżej. Temu przyjrzeć, a potem będziemy już zastanawiać się nad poszczególnymi spółkami, które przygotowałem dzisiaj na nasze spotkanie. Jeżeli chodzi o pierwsze zgłoszenie, jest to spółka Mabion. Jak widzimy, Mabion został zgłoszony 28 sierpnia przy kursie 18:34 na zamknięciu. Ostatni kurs zamknięcia 15:68 to strata 14,5%. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, jest to Action. 18:52 był kurs na, w momencie zgłoszenia 24 września. 16,30% kurs ostatniego zamknięcia, jest to strata prawie 12%. Potem mamy spółkę toja 26 września było zgłoszenie za 8,10% na kursie zamknięcia, 7,72% jest kurs ostatniego zamknięcia, 4,69% jak na razie na minusie. Kolejna spółka był to Sphinx. Sphinx, który był zgłoszony przy kursie 48 groszy, 9 października obecny kurs, tak jak widzimy ponad 49 groszy zysk, 2,29 na plusie. Ostatnio również pojawił się w październiku. 22 października Tarczyński, 106 na zgłoszeniu, 97,80 ostatnio, strata 7,74. i Ostatnio pojawiło się również 24 października. Jak widzimy, Chris tutaj zgłaszał nam Krotek na 128, kurs ostatni to 136 i tutaj mamy wzrost. 6.25 i od właśnie Kroteku sobie rozpoczniemy, bo jest to dosyć ciekawa spółka, która dała nam bardzo fajną lekcję z rynku, a te lekcje warto sobie na rynku odrabiać. Tak więc z perspektywy, gdybyśmy chcieli z tych sześciu spółek, które jak na razie mamy zgłoszone, stworzyć jakiś taki wirtualny portfel i wyliczyć średnią dla tego portfela, no to obecna średnia, bo tutaj sobie ją wyliczyłem, to jest taki minus 5%. Dużo, niedużo, każdy może sobie wyrobić swoją opinię. Nie chodzi o to, żeby strzelać się z samego dołu i potem liczyć na cud, tylko oczywiście, żeby mieć swoją strategię, swoje podejście, mieć przemyślaną taktykę działania tak, żeby można było z czasem, na który sobie zakładamy, czy to ma być to szybki skalp właśnie na tu i teraz, czy to ma być krótki termin, średni termin, bądź też długi termin, bądź typowo spółka dywidendowa do portfela emerytalnego, tak więc każdy na pewno ma swoją taktykę. My te spółki będziemy monitorować myślę tak do maja, czyli do, to, przez ten najbardziej okro, gorący okres dla giełd. Będziemy po roku wyborczym, czyli już po tym roku będziemy już po wyborach, tak więc myślę, że te najbliższe miesiące będą niezmiernie ciekawe na rynku, tym bardziej, że FED rozpoczął cykl obniżek procentowych, EBC obniżył Obniża, być może RPP również pod presją będzie obniżać. Jednym słowem, na pewno nie będziemy tutaj zawiedzeni, jeżeli chodzi o zmienność i o to, co będzie się działo na rynku. Mamy eskalacje geopolityczne, zawirowania. Jednym słowem. Nudzić na rynkach się nie będziemy, dlatego na pewno warto na nich być. Ja do tego zachęcam, żeby nawet się tym interesować. Jeżeli ktoś aktualnie nic nie rozgrywa i nie ma zamiaru rozgrywać, to myślę, że warto sobie popatrzeć czasami, co tam ciekawego w tym świecie dzieje się, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. I teraz już przejdźmy do konkretu. Rozpoczynamy od spółki kreotek Tradycyjnie zobaczymy sobie oprócz wykresu przede wszystkim informacje, a w tym przypadku te informacje również będą bardzo istotnie wpływać na. Temat tego, co będzie się działo na tej spółce i oczywiście będziemy to potem przekładać na wykres, bo ta y, interpretacja będzie bardzo, bardzo cenną lekcją. I w tym momencie zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy, z perspektywy wykresu, tak więc Eleven bit, tak się na mojego nagrania pojawi się ten wycinek, będę o tym jeszcze wspominał. Ale zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o y, właśnie w, wspomnianą wcześniej spółkę, tak więc mamy krotek. Jeżeli chodzi o Kreotech, to tutaj przede wszystkim widzimy, że to jest spółka, która potrafiła przeżyć swoje 5 minut. Ja lubię, tak można powiedzieć, innowacyjne spółki, w szczególności jeżeli chodzi o sektor kosmiczny, no bo tym się właśnie zajmuje Kreotek. Tutaj mieliśmy wzrost, popatrzmy od samego dna, ponad 200%. Tak więc, jak ktoś się na ten ride załapał, to duże gratulacje. Ale z drugiej strony mamy też dosyć mocny dump. On z czegoś wynikał i tym się też za chwilkę zajmiemy, bo ten dump sięgnął aż. 52% przeceny. Tak więc wszyscy ci, którzy ładowali się na szczycie, w tych oporach, licząc na więcej, zresztą zaraz zobaczymy informację, czy rzeczywiście mogli liczyć na więcej, no to widzimy, że w tym momencie, nawet jeżeli jeszcze to przetrzymują, no to są na potężnej stracie. Ale pojawiła się informacja od jednego z naszych użytkowników, że dla niego jest to atrakcyjny poziom, tak więc tym też się zajmiemy, bo być może rzeczywiście jest atrakcyjny poziom. Tak więc sobie o tym będziemy rozmawiać, czy te poziomy są rzeczywiście atrakcyjne. Tak więc Przejdźmy sobie teraz już do tych pierwszych informacji. Cofnąłem się do tych informacji, takich, które będą nam pokazywać przede wszystkim to, co działo się na wykresie Kreoteku. Tak więc będę tutaj i przełączał sobie interwał czasu. Może przełączę sobie teraz na tygodniówkę, bo to będzie bardzo ładnie nam obrazywać to, co się działo na przestrzeni informacji. Bo tutaj po tej akumulacji, w tym rozgrywce rangiowej widzieliśmy bardzo ładne wybicie. Mamy lukę Hossy, mamy tutaj wręcz euforię. Euforia sięgnęła kursu 248 zł za akcję. Zresztą dostęp do trading do tej platformy, znajdziesz bezpośrednio w opisie. Pod tym nagraniem, tak więc tam nawet można z wersji premium przez 30 dni sobie korzystać. Tak więc jest to jedna chyba z najlepszych platform do takiej szybkiej analizy, no i przede wszystkim do mierzenia. Tak więc tutaj zobaczmy sobie dalej, co tutaj się dzieje pod kątem tych informacji i popatrzmy na daty. Mamy 17 sierpnia, i 17 sierpnia mamy informację odnośnie tego, że rakieta Falcon 9 firmy SpaceX Elona Muska wyniosła w piątek na orbitę największego jak dotąd i najbardziej zaawansowanego polskiego satelit satelitę Eager Eye. Poinformowała firma Creotech największy polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych. Tak więc to jest informacja z 17 sierpnia. Potem 19 sierpnia mamy informację, że zebrane dane telemetryczne wskazują na stabilną pracę platformy satelitarnej Eagle Eye. Uruchomiono kluczowe podsystemy platformy, które działają prawidłowo, poinformował. Kreotek, tak więc to jest już, widzimy, można powiedzieć, druga połowa sierpnia i zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy oczywiście wykresu. Tak więc tutaj mamy już tą drugą połowę sierpnia, no i stąd ta euforia. Tak więc, czy ona była uzasadniona? No jak najbardziej tak, skoro mamy tak spektakularny sukces, no bo mamy polskiego satelity, mamy y, polską ciekawą, fajną spółkę, y, jaką jest Kreotek i na pewno Kraś zajmuje się czymś takim, no to czemu się nie cieszyć z polskiego sukcesu? Jak najbardziej tak, i trzeba wręcz kibicować i trzeba trzymać kciuki za ten sukces. Tak więc to. A ta euforia na rynku jak była jak najbardziej uzasadniona. No ale potem, jak widzimy, ktoś już to wykorzystał. Zresztą też jest to strefa uzasadniona do tego, żeby to wykorzystać. Nawet w, moich, w moim podejściu widzimy, że to znalazło się już w strefie typowo podażowej. No i zejdźmy sobie dalej, jak to wyglądało z perspektywy informacji, no bo potem było potężne oberwanie Luka bez no ale to przecież nie wynikało z odcięcia dywidendy, tylko wynikało z czegoś zupełnie innego, tak więc brnijmy dalej. 25 sierpień. Kreotek ma istotne problemy z łącznością z satelitą IGI. To się pojawiło oczywiście na bankierze, z informacji z bankiera, i widzimy, że Krotek zidentyfikował istotne problemy z łącznością dwustronną z satelitą IGI, skutkujące brakiem możliwości odbierania danych telemetrycznych satelity. Problemy te uznano w wyniku analizy przeprowadzonej 25 sierpnia za trwałe. i to jest ważna dla nas informacja, i po tym co się wydarzyło, potem widzimy, że 26. Kurs spadł do his historycznej orbity. Krach na akcjach kosmicznej spółki. Zaraportowane w niedzielę problemy z łącznością dwustronną satelitą EGRAI, będącego największym polskim satelitą obserwacyjnym, spowodowały panikę wśród inwestujących w spółkę zaangażowaną Spółki zaangażowane w projekt notowania akcji lidera konsorcjum odpowiedzialnego za budowę satelity wystartowały z ponad pół opóźnieniem i gigantyczną przeceną. O jakiej gigantycznej przecenie mówimy, no to tutaj jest to uwzględnione w tym wpisie na bankierze i widzimy to oberwanie, które sięgało o 23 ponad procent. No i stąd oczywiście tego typu oberwanie. Tak więc jak ktoś nie zna informacji, myśli, że to o jakieś odcięcie dywidendy, no to nie ta spółka, nie ta branża i nie ten czas, tak więc wiemy już, z czego to wynikało i właśnie. Takie oberwanie potężne dotknęło inwestorów. Potem, oczywiście, no, rodzi się nadzieja. No Rodzi się nadzieja, stąd mieliśmy dosyć nawet ciekawe odbicie. Jak sobie zmierzymy od dołka do tego szczytu, to ile to odbili? 18%. Pamiętajmy również, że luki są takimi naturalnymi barierami, tak więc kiedyś w przyszłości ten poziom będzie dla nas istotny. Odbicie było bardzo fajne, tak więc zobaczmy, czy pojawiła się jakaś informacja pod to. Bo to jest informacja odnośnie tego krachu. No i potem pojawiły się już kolejne informacje. Wiadomo, oddech na rynku najczęściej jest, tak więc yy, nie dziwmy się, że coś takiego miało miejsce. Ale my dalej, nie będziemy się skupiać mocniej już nad tą historią, bo to jest dobra lekcja, którą właśnie przedstawiliśmy i można by ją odrobić. Kolejna informacja z 4 września: Kreotek ma umowę o wartości 3,95 miliona euro na realizację projektu przygotowania satelitów opartych o platformę Hypersat w ramach planowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Tak więc to już jest informacja, która mogła oczywiście gdzieś uskrzydlić inwestorów, poprawić ich sentyment, no i stąd mieliśmy to kilkunastoprocentowe odbicie, bardzo ładne zresztą, no ale wiemy, jak widzimy tego typu sytuacje na wykresie, że tego typu okazja no, może stworzyć zupełnie innej grupie inwestorów okazję na zupełnie inne zachowanie i interpretację tego typu informacji, co oczywiście się wydarzyło. Natomiast to już wszystko widzimy z prawej strony, też się nie ma nad czym tutaj dalej zastanawiać. Pozytywna informacja. Potem mamy kontynuację. 10 września. Kreotek czeka na okno komunikacyjne, żeby ponownie nawiązać łączność z satelitą Eagle Eye. No i potem musimy polecieć już oczywiście niżej do wypowiedzi prezesa, bo one będą bardzo istotne w tym wszystkim. Pod koniec sierpnia, Kreotek zidentyfikował istotne problemy z łącznością dwustronną z satelitą Eagle Eye, skutkujące brakiem możliwości odbierania danych telemetrycznych satelity. Problemy te uznano w wyniku analizy. Przeprowadzonej 25 sierpnia za trwałe. No i tutaj mamy cytaty, wypowiedzi, to można sobie odnaleźć oczywiście w sekcji informacji na bankierze danej spółki. I zobaczmy sobie, co ciekawego dzieje się niżej tutaj. Czekamy na odpowiednie ustawienie satelity w stosunku do Słońca i w stosunku do Ziemi, aby satelita przez chwilę miał wystarczające zasilanie, które jest przekazywane bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych do poszczególnych podsystemów satelity. Jeżeli to się stanie, a wierzymy, że tak, tak przynajmniej pokazują symulacje, które przeprowadziliśmy na Ziemi symulacje przeprowadzone również bliźniakiem satelity. To satelita powinny prędzej czy później nawiązać z nami ponowną łączność", powiedział Grzegorz Bron. I jak widzimy, oczywiście Brona Grzegorz jest prezesem zarządu, tak więc osobą wiarygodną, reprezentującą spółkę. I wracamy do informacji, bo to jest ważne i warto to zapamiętać. Do tego będę się również odnosił, to, co przed chwilą przeczytałem, ale kolejny akapit jest jeszcze ważniejszy. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy oprogramowanie, które aktualizuje software na pokładzie, usuwające problemy techniczne, które zidentyfikowaliśmy. Trudno powiedzieć, kiedy to się stanie. Nie jesteśmy pewni na 100%, że to się w ogóle stanie. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ta konfiguracja miałaby nie wystąpić w przyszłości. Może być to jutro, może za tydzień, miesiąc. Dodał prezes wskazał, że spółka podejmuje próby nawiązania kontaktu z satelitą mniej więcej 5-7 razy dziennie. Tak więc to tak mi się wydaje, oczywiście, w moim odczuciu, było kluczową informacją tego, co wydarzyło się potem na kursie tej spółki. Tak więc to wszystko powodowało dalszą eskalację wyprzedaży, no bo skoro nie mamy pewności, że flagowy projekt, nad którym spółka pracowała, to co miało być dumą, polską dumą, można powiedzieć, okazało się, przynajmniej na razie, nie wypałem, no to niestety spowodowało to kolejne drastyczne spadki, które pociągnęły lawinę wyprzedaży, która sięgnęła od tamtego momentu aż. Ponad 38%. I teraz mamy dosyć ciekawą sytuację na wykresie, i pewnie o to chodziło zgłaszającemu, że skoro mamy już wyprzedaż, która potwierdziła w informacjach swoją zasadność, mamy ciekawą perspektywiczną spółkę, bo jak najbardziej, Krotek taką spółką jak dla mnie przynajmniej również jest, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy zatrzymanie, to jest tygodniówka oczywiście, a więc to zatrzymanie już sugeruje, że nastąpiło delikatne tutaj zbieranie tej spółki przez inwestorów i mamy konsolidację. Natomiast to jest na pewno dosyć ciekawe i też warto poszukać tutaj oparcia o informacje. Dla mnie ten akapit już jest istotny pod kątem obecnej sytuacji. Nie wtedy, kiedy się ukazał, tylko teraz. Tego, co się będzie być może działo. Bo to, że już, można powiedzieć, inwestorzy stracili nadzieję na to, że w ogóle ten satelita będzie z nim łączność, no to jak dla mnie już jest wycenione. Oczywiście zawsze można spadać, no bo ze 136 zł za akcję to można do donatu, hoho, ho, jeszcze trochę. Tak więc tutaj zawsze można spadać, ale jak dla mnie, no już ci, którzy się mieli wystraszyć, w większości się wystraszyli. Oczywiście zawsze ktoś z pokładem akcji będzie, kto mógłby dopalić ewentualne spadki, no ale tego oczywiście w tym momencie nie wiemy. To już się zdyskontowało na rynku, tak więc jesteśmy tego wiadomi. Tak więc teraz jest nadzieja już może nie na powtórną łączność, ale na przyszłość. No i ta przyszłość również musi się materializować na wykresie. 22 września. Łączna wartość projektów Kreotek na liście PARP rekomendowanych do dofinansowania wynosi 31,2 miliona złotych. Zaś łączna kwota dofinansowania sięga 17,6 miliona złotych. Celem realizacji projektów będzie zwiększenie potencjału produktu, produktowego spółki w obszarze kosmicznym i związanym z rynkiem obron dronowym. Tak więc to jest na pewno dosyć ciekawy aspekt. I popatrzmy sobie dalej. Tuż mamy informacje z 2 października, czyli dosyć świeża. Kreotek zakończył negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie realizacji projektu, w którym spółka jest głównym wykonawcą. Fiotek będzie odpowiedzialny za projektowanie całej misji i satelity, a to jest bardzo ważna informacja. Wartość fazy 0a projektowanie objętej kontraktem wyniesie około 125 tysięcy euro, z czego ponad 100 tysięcy euro przypadnie na spółkę. Realizacja projektu rozpocznie się w czwartym kwartale, czyli teraz i potrwa 12 miesięcy. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu negocjowania kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowane w fazie 0a. Podpisanie umowy malizacją kontraktu planowane jest na czwarty kwartał tego roku. Tak więc jest to dosyć istotne, a to jest tylko jeden tak naprawdę z elementów tego, co oczywiście spółka może wnosić. W przyszłości przecież może mieć zupełnie inne również współprace, czy też projekty, nad którymi będzie tutaj dalej pracować. Dlatego na pewno warto śledzić sobie te informacje, warto prześledzać sobie te historie, bo jak widzimy, one automatycznie odbijają się na kursie danej spółki. Tak więc to jest, można powiedzieć, październik. To jest ta konsola. Na dniówce będzie to widać o wiele lepiej. Natomiast to wybicie oczywiście jest, ma miejsce. Tak więc mieliśmy jedną półkę, mamy drugą półkę. Tak więc ewidentnie spółka wygląda, przynajmniej na razie, jakby chciała się zatrzymać. No i teraz tak, perspektywa. Jak ja na to patrzę, czy rzeczywiście ma to sens, czy to nie ma sensu. Czy rzeczywiście zgłaszający trafił akurat z tą spółką, czy też nie. Dla mnie sama spółka i sam sektor jest bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy. No, chcielibyśmy mieć czempiona, przynajmniej polskiego nielicznego, myślę, że w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o tego typu działalność, który będzie odnosił sukces. Tak więc za to jak najbardziej trzeba trzymać kciuki. Ja osobiście trzymam kciuki za zarząd, za spółkę, że im się wszystko powiedzie i wszystko będzie działać prawidłowo i oczywiście, że będą się dynamicznie rozwijać. Ale popatrząc z perspektywy wykresu, czy wygląda to pozytywnie, tutaj mamy oczywiście już moje poziomy i wykresy w interwale tygodniowym. Tak więc poszczególne strefy pewnie dla wprawnego oka są dosyć jasne i klarowne i ta reakcja popytowa nastąpiła również w dosyć ciekawy poziomie. Tak więc można powiedzieć, że wręcz bym powiedział w punkt wszystko się dzieje. Tak więc jak dla mnie z perspektywy tego, co tutaj się widzimy, pomimo tego, że może to wyglądać jak łapanie spadającego noża, jest to dosyć ciekawe. Nie powiem, że nie. Tak więc gratuluję zgłaszającemu wypatrzenia tej spółki w tym momencie, bo rzeczywiście wygląda to dosyć ciekawie. Na pewno warto śledzić również informacje, bo być może pojawią się pozytywne, a nie negatywne. Negatywne zawsze będą wpływać na tych, którzy się zastanawiają, czy Uciekać, i to może wtedy spowodować, że taka decyzja może być przez nich podjęta. Pozytywne oczywiście mogą dopalać tą sytuację. Tak więc, czy ten cytat pierwszy, który przytoczyłem ze słów prezesa, okaże się trafny, który może ewentualnie spowodować, wiemy co, no nie jesteśmy sami w kosmosie. Tak więc, zobaczymy, jak to będzie również tutaj interpretowane. Tak więc, zobaczymy, czy poszczególne strefy będą badane w najbliższym średnim, czy też w długim terminie. Tak więc dla mnie najważniejszy punkt. To jest oczywiście ta wyższa strefa, bo to jest pełen oddech, można powiedzieć, pełna można powiedzieć, fałka powrotna w średnim terminie. Jak do tego dojdzie I to, co widzimy tutaj, jest prawdą i rzeczywiście akumulacja została już zakończona, to perspektywa tego jest dosyć ciekawa. Co oznaczałoby, przejdźmy sobie na tygodniówkę, jakie odbicie, to ewidentnie widać tą strefę podażową i opór. więc to oznaczałoby podbitkę, okolice 25, 7. Procent od ostatniego zamknięcia, tak więc jest tak najbardziej atrakcyjne. Po drodze, oczywiście, 150, bo 150 jest istotnym psychologicznym również punktem, tak więc zobaczymy, które poziomy będą istotne, no ale no zgłaszającemu, muszę oczywiście również tutaj pochwalić wypatrzenia dosyć ciekawej spółki, tak więc to, jak widzimy pod wpływem informacji i lekcja, jaka z rynku, na pewno jest dosyć ciekawa, a jeszcze pokażę coś takiego, tak więc no myślę, że na pewno wart jest obserwacji w najbliższym czasie. Tak więc przejdźmy sobie do kolejnej spółki, którą przygotowałem na dzisiejsze nasze spotkanie, tak więc no, ten materiał zabrał mi już dużo, dużo czasu, tak więc nie będę przedłużał, bo jeszcze troszkę przed nami. Może podzielę to na jakieś dwa nagrania, tak więc jeszcze zajmijmy się z jedną, z dwiema spółkami, a potem w kolejnym nagraniu zajmę się kolejną. No myślę, że rozpocznijmy od tych, które mają największe straty, tak więc na szybko zerknijmy sobie na Mabion i Action, bo tu mamy największe straty, minus 14,5 od momentu zgłoszenia przez tutaj Marcina. I daemon nam zgłosił action, tak więc te dwie spółki wrzucimy teraz na wykresy. Zastanowimy się dokąd to wszystko zmierza, a pozostałe, te które nam zostaną, bądź te które dojdą, to zostawimy sobie na kolejne spotkania. Tak więc, tak po prostu to teraz w tym momencie poprowadźmy. I teraz na ekran wlatuje Mabian. Na wstępie przypominam, jak wygląda wykres długoterminowy Mabiona. To jest interwał miesięczny, tak więc jest to spółka, która potrafiła przeżywać swoje 5 minut i to wielokrotnie na rynku. Również miała swoje wzloty i upadki. Również, jak widzimy, okres szkodnika na rynku przyczynił się do bardzo dynamicznego odbicia dla tej spółki. Wszyscy wiemy zresztą, dlaczego. Na no, w tym momencie spółka szoruje wręcz. Po swoim dnie. Czyli rozpoczynamy od sprawdzania informacji, tych najświeższych, tak więc update'ujmy to, co się ostatnio pojawiło odnośnie tych doniesień. Jeżeli chodzi o pierwszą informację istotną, to przede wszystkim zobaczmy na podpisanie, czyli finalizacja umowy ramowej z klientem z Wielkiej Brytanii. To jest informacja z 21 października, czyli to, co już poznaliśmy 16 sierpnia, stało się faktem. Tak więc ta informacja no, może nic ciekawego nam nie wnosi, ale kolejna. Wnosi już jak najbardziej sporo. 23 października 14:10, zmiana terminu publikacji raportu. Tak więc, gdy widzimy zawsze taką informację, przynajmniej jak ja widzę taką informację, to najczęściej jestem przygotowany na to, że y, mamy oddalenie w czasie publikacji tego raportu i rzadko się zdarza, że y, mamy informację ze spółki, że raport poznamy wcześniej, bo to najczęściej jest dosyć ciekawe. No i co tutaj Mabion nam wrzuca? Popatrzmy. Zgodnie z treścią raportu bieżącego z dnia 9 stycznia, y, termin publikacji. Raportu kwartalnego określony był na dzień 5 listopada. Zgodnie z nowym terminem, raport ten zostanie opublikowany w dniu 29 października tego roku, czyli już w najbliższy wtorek. Jednym słowem, przyspieszyli to o tydzień, będzie to dosyć ciekawe. I teraz popatrzmy sobie przez pryzmat wykresu. Czy to jest dobry czas, aby ewentualnie przyspieszać tego typu raport? Oczywiście, no, spółka ma. Swoje przesłanki ku temu, aby takie decyzje podejmować, ale jak to wygląda z perspektywy tego, co dzieje się oczywiście na wykresie. Tak więc popatrzmy sobie, to jest interwał również tygodniowy, przypominam, i jesteśmy wręcz bym powiedział w kluczowym punkcie dla Mabionu. Jak dla mnie, to jest być albo nie być Mabionu na tym wykresie. To jest tak ważny moment teraz. Że rozgrywają się pewnie spore emocje. Ja przez wykres patrzę, raczej przez pewne emocje, jakie są na danym wykresie, na danej spółce, i to jest taki punkt, można powiedzieć zwrotny. Jeżeli rzeczywiście jakaś reakcja może być, to być może właśnie ten raport wspomoże tutaj obronę tego kosmicznie, jak dla mnie. Ważnego poziomu wsparcia. Oczywiście to może być broń obosieczna, bo wiemy, że jak będzie rozczarowujący, nie spełni oczekiwań analityków, komentatorów, ekonomistów itd., itd. to wiem, jak to się kończy, bo taki sentyment na rynku jest bardzo często rozgrywany. Tak więc wtedy, no, no, będzie źle. Będzie źle, tak więc oby jednak to obronili, bo jesteśmy w punkcie kulminacyjnym, najważniejszym dla Mabionu, no przynajmniej w tym okresie czasu, w którym obserwujemy tą spółkę. Jeżeli by ją to wybronili, rzeczywiście. Nie spadną poniżej 15,5, no to perspektywa tego, że ewentualnie się będą kisić, tutaj akumulować i będą próbowali odbierać tą podaż, jak widzimy, tam nie brakuje już od bardzo długiego okresu czasu, no to być może, gdy będą próbowali odbijać, no to pamiętajmy, że najważniejsza będzie struktura tego range'a. Więc wszystko zależy od tego, co rzeczywiście opublikują. Jak to będzie o ciekawe no to rzeczywiście coś ciekawego tutaj może się zdarzyć i lukami jakimiś mogliby to oczywiście rozgrywać i to w obu kierunkach, bo wiemy, co oczywiście opublikują. Ale z drugiej strony te punkty, które zaznaczyłem wyżej, też będą bardzo istotne, czyli tak może być taka siatka co złotówkę, która będzie się poruszać na mabionie pod kątem tego, co może tutaj się dziać w przyszłości, no bo każde wybicie do góry i tak i tak będzie pod presją podażową. Ja tego typu spółki określam jako spółki wybiciowe, które są bardzo podatne na informacje, gdyż informacja stanowi źródło i klucz podaży do uciekania. Tak więc no musimy również Wiedzieć, w jaki sposób następuje charakterystyka rozgrywki tego typu spółki na wykresie. Tak więc no, jak dla mnie obserwujemy Mabion, to będzie bardzo ważna lekcja z rynku w tym tygodniu, bo tutaj się ważą, ważą losy bardzo ciekawe. A te losy już zaważyły na inwestorach z action, bo tutaj mamy potężne oberwanie. Action po prostu leci na łeb na szyję i też musimy sprawdzić przede wszystkim informacje, ale zanim do tego przejdziemy, no to musimy zobaczyć o czym my w ogóle mówimy. I skąd tak negatywny sentyment? E, na Action się wziął, no przecież wiemy, że to jest spółka, która potrafiła, popatrzmy, no potrafiła jak najbardziej przeżyć swoje 5 minut. Nawet te wzloty i upadki są tutaj dobitnie widoczne i nawet oczywiście ostatni trend, który trwa od czasów szkodnika dał zarobić no 1000%. No to nie chodzi, jeśli chodzi o Action, tak więc można pogratulować wszystkim tym, którzy zarobili, a tych, którzy zarobili pewnie nie brakuje i tych, którzy mają czym sypać też nie brakuje, dlatego też musimy być tego świadomi, bo od szczytu, jak sobie zmierzymy, no action do obecnego kursu zamknięcia już się przecenił 30%. A to nie jest byle co, i nikt nie powiedział, że to jest koniec. Perspektywa tego wykresu, no może dobra, teraz. Pójdźmy na informacje, nie będę się rozwijał nad wykresem, za chwilę to zrobię. Jeżeli chodzi o Action, no to sprawdzamy sobie informacje, bo ostatnio kilka poleciało tego typu, że nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych spółek i mieliśmy kilka tego typu informacji, więc może nad tym się nie będziemy skupiać, jeżeli chodzi o e, bieżącą, e, bieżącą sekcję. Tak więc zobaczmy sobie kolejną. 1 października Action stawia m.in. rozwój marek własnych w segmencie nowo nabytych kanałów oraz rozwój sprzedaży e-commerce na rynkach zagranicznych i to jest informacja z 1 października i popatrzmy na słowa prezesa. Odnośnie akwizycji to rozmawiamy z różnymi firmami. Myślę, że coś z tego wybierzemy, ale nic na siłę. Jeśli chodzi o rozwój marek własnych w segmencie nowo nabytych kanałów, to tutaj bardzo mocno działamy. Potrafimy w tych kanałach sprzedawać coraz więcej, powiedział prezes Piotr Bieliński. Co i odnośnie rozwoju sprzedaży e-commerce na rynkach zagranicznych, to teraz Czechy i Słowacja. Chcemy, żeby od stycznia to działało. No, to jest akurat pozytywna informacja. Spółka podała, że stan gotówki na 30 czerwca 2024 roku wynosi 117 milionów złotych. Mamy pieniądze na dalszy rozwój. Dalej mamy pieniądze na to, żeby działać i nie obawiać się spowolnień. Czasami są zastoje w płaceniu przez klientów. Jesteśmy na to mocno przygotowani na najbliższe lata, powiedział. Prezes, no i to też jest oczywiście pozytywne. Ten rok jest ciężki. Zaczęliśmy mocno pracować nad ekonomią, nad szukaniem oszczędności kosztowych, optymalizacją wszystkich procesów, dodał. Prezes wskazał, że lipiec tego roku mile zaskoczył spółkę, natomiast sierpień zaskoczył negatywnie. Wrzesień pokażemy za parę dni, natomiast jesteśmy z niego zadowoleni. Tak więc może zerknijmy sobie już, bo te dane się pojawiły. Tak więc zobaczmy, co tutaj się pojawiło, jeżeli chodzi o. Obroty. To jest informacja z 10 października i zobaczmy, jak to wyszło. Zarząd Action informuje, iż zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących miesiąca września 2024 roku i w związku z powyższym przekazuje informacje o, o wstępnych szacunkowych obrotach grupy kapitałowej Action S.A. Zatem okres, które wynoszą 223 miliony złotych. Jednocześnie emitent informuje, że obrót na wskazanym poziomie stanowi spadek o 3,88% w stosunku do obrotów osiągniętych w tożsamym okresie przez spółkę, to jest we wrześniu 2023 roku. Ponadto zarząd podkreśla, iż w raportowanym okresie wartość osiąganej przez spółkę grupy marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie stosunkowo wynoszącym 7,8%. Tak więc no, tego typu informacja, zobaczmy jak wpłynęła, to jest 10 października, tak więc zejdźmy sobie może na dniówkę, bo to nam będzie obrazować, no i 10 października, to 10 października mamy tutaj i to jest tego typu informacja, no a potem jak widzimy ruszyła lawina, tak więc mamy lawinę wyprzedaży, tak więc te informacje oczywiście warto sobie sprawdzać, czy coś jeszcze poszło, Zobaczmy, nabycie akcji, i tutaj mamy oczywiście, no nic chyba świeższego nie mamy. Jeżeli chodzi o, o tu informacje, zamieszczone przynajmniej na bankierze, jak coś znalazłeś, to oczywiście możesz podrzucić wszystkim zainteresowanym w komentarzu. Tak więc, moje perspektywy, gdy rozjeżdżamy tak dynamicznie, strefy, bo pamiętajmy, jak te strefy przynajmniej dla mnie działają, one działają tak. Że to są poziomy takie newralgiczne, że one mają być potwierdzone siłą rakiety wybiciowej. Czy to w ogóle, czy to w dół. No w dół potwierdzamy słabość, w ogóle potwierdzamy siłę. Wiemy. My wtedy oczywiście możemy myśleć o jakiejś kontynuacji trendu, czy to spadkowego, czy to oczywiście wzrostowego. W tym przypadku, oczywiście, rozlało się i mamy kontynuację fazy wyprzedaży na action. Wygląda to źle, wygląda to bardzo słabo. Jak ja to mówię, palcem bym tego nie tknął, po prostu poczekałbym, aż to wszystko się ustoi, wyszumi i wtedy bym się ewentualnie zastanawiał, dokąd to wszystko zleci, bo kolejne poziomy do testu czekają. No Zobaczymy, czy rzeczywiście one będą w tym momencie próbował w jakiś sposób schamować nam action, czy też nie. Teraz to jest typowo łapanie spadającego noża i liczenia na cud pod kątem tego, że coś z tego ciekawego może wyniknąć. Lepiej poczekać, aż to wszystko się wyszło mi ustoi i dopiero wtedy zastanawiać się, czy rzeczywiście ta spółka jest warta zainteresowania, czy też nie. Tak więc, jak widzimy, mamy już omówiony Mabion, mamy omówiony Action, no i teraz możemy już przejść do tego, co powiedziałem na wstępie, czyli żeby zerknąć co ciekawego dzieje się na... znaczy nie zerknąć, żeby pokazać oczywiście to, co mówiłem odnośnie Eleven Bit, czy miało to sens, czy nie miało to sensu, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bo kenty, kenty będą ciekawą ciekawą sytuacją, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, ale oczywiście sytuacja na Eleven Bit, myślę, że jest na tyle interesująca, że wszyscy zastanawiają się, czy pod tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło, wydarzyło, co się rozlało. Była szansa na to, żeby tutaj liczyć na ewentualne odwrócenie i jakąś odwrotkę. Tak więc, w tym momencie, kiedy ta świeca się tutaj pojawiła, ja robiłem materiał właśnie do przeglądu sektorowego, kiedy omawiam największą ilość spółek. No i zobaczmy, co ja w tym czasie mówiłem. Tak więc, dosłownie krótki wycinek tego, co powiedziałem pod koniec września na temat spółki 11-Bit. Tak więc, w tym momencie, Cię zapraszam na to. Tena, no, ale co z tego? Widzimy, że rynek się na tyle wystraszył, potężnie wystraszył, że mamy potężną lukę Bessy, jak widzimy, mamy przepotężną wyprzedaż i przekosmiczne obroty. Pamiętam, że 11 bit był w topie, jeżeli chodzi o obroty na gamingu, przekraczające nawet obrót na CD projekcie. A więc jednym słowem, pewnie kupujących, tak zakładam, tego oczywiście nie wiem, ale z mojego doświadczenia tak wynika, że tych, którzy siedzą sobie na 11 bit jeszcze powyżej 700 zł, pewnie nie brakuje. I mają już przepotężną stratę, licząc na cud w tym przypadku. Jak dla mnie nie wszyscy się wyprzedali, tutaj strach i panika weźmie swoje, to jest bardzo ryzykowne. Palcem bym tego nie tknął w ogóle. Tutaj musi się wszystko wyszumić, musi się ustać, muszą się pojawić wolumeny broniące, bo jak na razie wygląda to po prostu źle. To powiedzmy sobie to wprost. Zeszliśmy do poziomów, których nie widzieliśmy od tak dawna. To chyba tylko najstarsi górale na giełdzie, to pamiętają, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Kluczowe dla mnie poziomy są niżej. To są strefy moje kolejne, które są istotne. I powiem tak, ja bym chciał, żeby jednak do tego doszli. Nie chciałbym, żeby hamowali tutaj. To 300 jest ok, strefą psychologiczną, i to jest dobry punkt zatrzymania. Ale myślę, że ta strefa tutaj jest o wiele bardziej atrakcyjna, w okolice. 260-250 zł to jest ta strefa, gdzie powinni atakować to popytowo. Jak tego nie zrobią, no to lecimy. Lecimy i to lecimy bardzo, bardzo nisko. Tak więc z perspektywy tygodniówki wygląda to bardzo słabo, i jeszcze raz powiem palcem bym tego nie. Mogę zrobić tak, że nawet jak nie będzie gamingu, to ja będę systematycznie sobie patrzył na 11 bit i jak dostrzegę coś interesującego. To wtedy podrzucę na jakimś po prostu innym spotkaniu i będę zwracał na to uwagę. No bo co, po niektórym może się wydawać, że powinien odwinąć, może nawet fałką, może da się na, na tym zarobić. Z mojej perspektywy na dzień dzisiejszy lepiej trzymać się z boku, ale będę na to patrzył. Jak coś będzie się działo na rzeczy i będzie to zbieżne z moim podejściem, no to wtedy będę o tym mówił. Tak więc tak tutaj ewentualnie do tego podejdę. Jeżeli chodzi o huge, no to zobaczmy. Przed chwilą słyszałeś wycinek z przeglądu sektorowego z końca września na temat tego, jak ja się zapatrywałem na sytuację na 11-bit właśnie w tamtym okresie, czy ma szansę na odbicie i na wzrosty, czy jednak wygląda to zupełnie inaczej. Tak więc przed chwilą miałeś okazję to usłyszeć. No i niestety ten scenariusz się tutaj wypełnił, tak więc tak jak powiedziałem w tym nagraniu, będę to monitorował. Jak będzie coś interesującego, to na pewno będę podrzucał w przeglądzie sektorowym i będziemy się nad tym pochylać. To, co jest na pewno wartościowe w tym wszystkim, co się wydarzyło na 11bit, to kolejna lekcja płynąca z rynku. Te lekcje warto odrabiać, bo dzięki temu raz budujemy swoje doświadczenie i raczej w przyszłości nie powinny nas tego typu sytuacje zaskakiwać, bo kiedyś w przeszłości... Również się uczyliśmy rozgrywać spółek gamingowych. Wszyscy ci, którzy byli ze mną przez tamten czas, to pamiętają przecież i odrabiają te lekcje, więc wiemy, jak te spółki mogą ewentualnie reagować. Tak więc widzimy, że od tamtego czasu, od tego momentu tego nagrania, to była końcówka, końcówka września, no to mieliśmy spadek kilkunastoprocentowy, tak więc można było jeszcze uchronić, można powiedzieć, ten kapitał przed tego typu obsunięciem. No i na deserek zostaje nam spółka, która e, zaliczyła spektakularną jazdę w dół, czyli oczywiście przepotężny, przepotężny krach. Mówię tutaj oczywiście o spółce Kenty. Z racji tego, że ten materiał wyszedł już tak długi, e, że już nie ma co przedłużać, to zróbmy tak, po prostu Kenty, które e, wchodzą w skład indeksu WIG20, Omówię na przeglądzie sektorowym, odniosę się do tego szczegółowo, jak się zapatruje na ten wykres właśnie w, na WIG20, a to jest we wtorek z samego rana, o 7 rano z tego co pamiętam, to materiał wleci, le, bo w poniedziałek mamy ważny materiał e, odnośnie ogólnej sytuacji rynkowej, tego co się dzieje, tak więc we wtorek będę to update'ował w przeglądzie sektorowym i tam Cię zapraszam, bo to jest kolejna lekcja, która płynie z tego rynku, tym bardziej, że kenty są ważną spółką. Tego nikt nie odbierze akurat spółce kenty. Dlatego warto wiedzieć jakie scenariusze będą tutaj możliwe w najbliższym czasie. No, ale na pewno raczej nikt nie zgłosi tego pod żadnych hita ani perełki, tak więc raczej w tym materiale nie ma co się nad tym skupiać, ale zwracajmy uwagę, bo takie sytuacje nie zdarzają się często na rynku. Tak więc są to takie anomalia można powiedzieć, ale one wynikają z czegoś i właśnie trzeba to przepracować, odrobić, zastanowić się, bo potem być może w przyszłości będzie to również się odbijać na innych. Spółkach tego typu, również takich ciekawych, jak na przykład spółka Kent. Tak więc do, do Kent już sobie zapisałem, odnoszę się na WIG-20, które we wtorek w sektorowym. Daj znać, co sądzisz o tych właśnie spółkach, które zostały zgłoszone przez naszych uczestników, naszych widzów pod tym materiałem. Zachęcam oczywiście jeszcze raz do zgłaszania swoich propozycji, swoich perełek, swoich hitów z uzasadnieniem, krótkim uzasadnieniem, bądź dłuższym może nawet swoją analizą, więc będę to oczywiście przytaczał, będę o tym mówił i będę również się o tego odnosił, jak ja na to się zapatruję, czy widzę na tym jakąś perspektywę szansy w krótkim, długim, czy też w jakimś średnim terminie, bo jak widzimy, no, różnie te spółki pracują, ale jesteśmy w bardzo kluczowym wręcz momencie na GPW, bo przecież widzimy, że zbliżamy się wielkimi krokami do raz wyborów prezydenckich w Stanach, Zjednoczonych. Ważne informacje na rynek będą napływać. Mamy sytuację ciekawą geopolityczną. Najważniejsze miesiące na rynkach e, światowych, czy również na GPW, czyli jednym słowem te miesiące najbliższe będą niezmiernie, niezmiernie ciekawe. Pozdrawiam. Trzymam kciuki za wyniki. Przypominam, jutro podsumowanie sesji wlatuje na moim głównym kanale. Tam zapraszam i na tygodniu oczywiście tutaj tak będę przeplatał. Raz tutaj, raz tutaj tego typu materiały będą się pojawiać, jeżeli chodzi oczywiście o podsumowania sesji. Tak więc do usłyszenia już wkrótce udanego tygodnia.